Cześć, siema, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, za mną LinkedIn. Nie kto inny jak mój sąsiad, witaj sąsiedzie. Ewa. Jak widać, wapno i leży, i na przyczepach leży, a 60 już się grzeje, także to znak, że jedziemy po belki. Gaz i ogień. Nie ma czasu czekać. Zapięta 60, no to jedziemy 60. Ford niech czeka na zmawienie. Dobra, nic nie jedzie, nic. No i sąsiad, wypadek zrobiłem, ale myślę, że przeżyję. Przeżyłem. Tutaj się do mnie puszczą. Dzięki wielkie. Jak widać, belek jest co niemiara. Jest dużo tego, ale nie ma co. Dobra. W sumie mógłbym, dobra. Będziemy jechać z pełną przyczepą pod górę. Zobaczymy, czy sprawdzimy, czy 60 czy wyjdzie. Dobra. Zobaczmy, co to tutaj nam pokaże. Czy ona w ogóle dźwignie tą belkę? No jest. Na 60 nie. Bez przesady. Ona nie da rady? Ona to jest. Trochę ją gibię. Jedną tak dobiłem na tym polu obok sąsiada. Tak strasznie dobiłem belkę jedną. Dobra. Będzie jak będzie. Wódka i śledzia. Dobra. Wolę Fordem, nie powiem. Fordem się lepiej operuje. Ale nie ma tragedii. Dobrze, że jest tak. Zawsze to jest ten jeden traktor na plusie, że mam. Jakby się zepsuł tamten, nie daj Boże, to mam zawsze traktor w razie W. To do wykorzystania z turem. No nie jest on tak funkcjonalny jak tamten, ale co trzeba, to zrobić. Taki ładowany belek to jest tak w sam raz. Paliwo jest. To jest najważniejsze. Widzisz, sąsiad, ja dobrze zrobiłem, bo jeszcze kupiłem paliwo za miarę dobrych czasów, a ty co teraz? Teraz musisz płacić. A ja jeszcze mam. Jeszcze jedna wejdzie. No i szału nie ma. Tu mi to wychodziło zawsze 5 tych małych sąsiadowych. 5 mi by wchodziło. Zawsze. Dobra, załadujemy wszystkie z jednej strony. Jakoś muszę ją tutaj weźmiemy. Sąsiad, co? Kombinujesz teraz? Ja w lewą łąkę. No właśnie. Dobra. Ja w hamulce sobie do zrobienia w tym zakresie. To zimę. Prawie. A 60 sprzedajesz, czy jak? Oj, remont zrobię i naprzód dołożę i ten. No to fajnie. To fajnie, sąsiad, się urządzisz. Jeszcze byś miał drugi główny traktor prawie, nie? No główny to nie, bo na takie to mi się wydaje, że będziemy tylko klnąć. Bo ja pewnie też, chyba że to komuś zlecasz, czy będziesz sam robił. Pewnie sam. Tam. O, to ja. To ja tam też pewnie będę z tym brał udział. Jak swoją zrobili, moją zrobiliśmy sami, to o jej nie zrobimy? Nie chodzi. Kurde, powiem ci, nie narzekam. Hydraulika dość tak chodzi, no wiadomo, nie jest to już Ford. Ale wszystko sobie sami zakładaliśmy. Na
daliśmy radę jakoś. Pomalowana jest ładnie, zacieków nie ma, ale nic. Jedynie co, to kabiny nie malowaliśmy błotników, no bo przyjała wszystko w kolorze. Tur też był w kolorze, tylko maska była malowana i korpus i co i felgi. A tak to maska. I chodzi, dobrze jest. Zadowolony z niej jest, tylko widzisz. Chodzi, twoja też będzie chodzić. Trochę kopci, no ale to jest 60, to jak, to jakby to nie kopciło, to znaczy, że coś jest nie tak. A ty też, aha, nie, bo ty mówisz, że chcesz dołożyć przód jeszcze? No nie? No, to mam 4. Chyba, że tak. No to już będzie taka 60, to już Oj, turbiny. O kurde, to już się grubo, rozkręcasz się sobie powoli. Nie wiem sobie po co mi to. Zawsze się przyda. Wiesz. Dla rozrywki. Też by nawet. Dla tej rozrywki. Kurde, powiem ci, że fajnie, bo te belty tu by tak idealnie wejdą. Jeszcze będą się ujechać, bo... Po parę z tych. Ojojojojojojoj. Było tutaj grubo. Się rozpędziła nic. Cyk, będzie, będzie. Musi być. I tu jeszcze jedna, druga na górę. Trzecia, czwarta, czyli jeszcze dwie. A może trzy nawet. Zobaczymy, czy ta 60 w ogóle wyjdzie. To będziecie, to jest, to mnie najbardziej interesuje, czy ona wyjdzie tu pod górę. Bo ja będę jechał raczej łąką, bo tam droga jest jeszcze wyżej, jeszcze bystrza. A jak nie, to pojadę koło sąsiada, jak się sąsiad zgodzi. I tyle. Koło sąsiada jest mniejsza górka. Ale co nie wyjdzie, musi być. Nie ma nawet opcji, żeby nie wyszło. Gdzie to mówisz, gnoju wywozisz? To ja se nie poważę. Ja na razie mam belki na polu. Ja dzisiaj chcę to wziąć, pozwozić, wywieźć gnój i zaorać. Nie wszystko pewnie, ale... No wszystkiego to raczej nie zdążysz. No, ale myślę, że ile się da pomału tutaj. Ile się da, będę kurde do nocy orał, ale żeby się jako tak obrobić. Dobra, tutaj jeszcze troszkę, oj. Trochę. Dobra, jakoś tak. Musi być, no idealnie nie będzie, wiadomo. Ona wyżej nie podniesie niż tyle. Szkoda. Ale wiecie, mi to nie przeszkadza, ja sobie jakoś poradzę. Tu jest jedna taka bardzo dobita i nie chciałbym jej za bardzo brać teraz. Ewentualnie na turze wziąć, ale myślę, że nie. Myślę, że odpuścimy sobie to na turze. Sąsiad, widzisz to? Czy tu zaraz będzie taka rzeźnia? Czas bojowy. Ja współczuję te 60, naprawdę. Już jej współczuję. Już tu jest tak. 3 razy 8 to jest 24, dobrze mówię? Nie. 24, tak. 24. 24. 28.
21, 31. Teoretycznie to jest 31 tysięcy litrów już. Będzie. Dobra, to na przód jednak nie biorę. To te po te 3 są podjadę. Już tam trudno. Szkoda mi je po prostu. Ja widzę, co tu będzie się zaraz działo. To mnie skręcę. Dobra, pospinać to jako tego, żeby to nie spadło. I tutaj jeszcze jednego wrzucimy pasa. Dobra, sąsiad, módl się, możesz przyjść jak chcesz zobaczyć, bo myślę, że warto. Jest 8, 9, 10, 11 belek, teoretycznie to nie jest dużo. Ale no, na 60. Dobra, blokada pewnie będzie potrzebna. Pomalutku sobie na razie. Może już w niej. Trójeczkę. Czwóreczkę nawet. Ogień. Sąsiad, obserwujesz? Nie, tu jadę. Do paliwa. No, myślę, że może być ciekawie. Ale jedynka. Jak radę. Musi. Ja sobie nie biorę pod uwagę innej opcji. Ogień z rury. Dwójeczka wrzucona. Jakoś idzie, jakoś idzie. O, wyjdzie, musi wyjść. Dawaj, 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 60. Trójeczka. Teraz już musi iść. Trzy belki zostaną. W sumie mógłby je załadować, myślę, żeby chociaż no, wyszłoby może. Ale kopci skurczyły. Ale jogin. Nawet i piątkę mogę tu rzucić. To się ona nie męczy. Tak jakby zajechaliśmy, także trzeba to będzie za chwilę rozładować, tu ładnie poukładać i tyle. Dobra, no to co, tym oto pięknym akcentikiem chcemy wam serdecznie podziękować za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Nie zapomnijcie o palcu w górze, subskrypcji na tym kanale. No i co, do następnego, trzymajcie się, cześć.